Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych aplikacją Krosti. Rozpoczynam prezentację od tego, że po prostu ją uruchomię na tablecie. Proszę bardzo. Proszę mi wybaczyć, jeśli będą pewne niezręczności. Ja wszystko robię przez oko kamery i dlatego nie zawsze trafię w to, co chcę trafić. Uruchamiamy aplikację Ona się ładnie tu nam uruchamia. Za chwilę pojawią się ikonki do tych wzorów, które mam zainstalowane już na aplikacji. Czekamy. Są dwa warianty pobierania wzorów. Można po prostu listę swoich posiadanych wzorów wyświetlić. Ewentualnie tutaj na dole widzimy, można pobrać wzór z Dropboxa. Ja tą drogą właśnie. Instalowałam, pobierałam swoje wzory. Najpierw je wrzuciłam na Dropboxa, tak, trzeba tam mieć konto. Następnie je pobrałam tutaj na tablet. Zaprezentuję wszystkie możliwości, może nie wszystkie, bo wszystkich pewnie sama nie znam. Zaprezentuję możliwości aplikacji na wzorze smoki. Smoki jeszcze na aplikacji były nie ruszane. Proszę Państwa, tutaj widzimy, że gdy była wyświetlona lista wzorów, to ten tablet mój chciał się zamykać, tak, wygaszać już się uruchomił. Natomiast w momencie, kiedy będziemy mieli już wyświetlony wzór, tak jak ja w tej chwili, to nic nam nie będzie gasło. Tablet będzie cały czas uruchomiony, będzie cały czas pracował, nic nie będzie się nam wyłączało. Ja swój wzór używam trzymając go w poziomie. Przypominam, że mój jest wyszywany bokiem, ale oczywiście można też tak. Trzeba tylko włączyć opcję obrotu ekranu w swoim urządzeniu, jeśli taką macie uruchomioną, czy to telefon, czy to tablet. Co my tu mamy? Ja już się bawiłam na tym wzorze aplikacją, więc widzimy, że mamy tutaj podświetlony taką większą część wzoru. Do czego to mi służy, już pokazuję. Najpierw jednak chcę przesunąć o ten obrazek, czyli Yy, yy, ogólny obraz. Yy, widzicie, tutaj jest na środku taki różowy kwadracik, prostokącik. Jest to to miejsce, w którym akurat się znajdujemy. Ota płaszczyzna, tak? Pole haftu tutaj jest to, które widzimy na różowa zaznaczone. Ale przesuwam ten obrazek, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Łapię go za ten krzyżyk żółty, tak? No chodź. Chodź tu do nas. Nie mogę go złapać. Może przez kamerę to nie wychodzi, a normalnie. O, złapałam przesuwam na dół, żeby mi tutaj on nie przeszkadzał, tutaj go zostawię. Można go całkowicie usunąć, ale ja lubię widzieć, w którym miejscu e, haftu się znajduje. E, no i teraz tak. Jak ja zrobiłam tutaj, żeby mi się podświetliło? Do czego mi to służy? Ja wyszywam parku, metod, metodą parkowania i w momencie, kiedy chcę widzieć to miejsce, które wyszywam na pasku narzędzi zaznaczam o ten kwadracik z przekątną, tak? O, cyk. I... Powstaje mi takie pole haftu. Można je sobie oczywiście powiększać, łapiąc za te różowe kropeczki. Złapiemy kropeczkę i powiększymy pole haftu. O, widzicie, przesuwa się. Te kropki same wskakują na odpowiedni kwadracik, odpowiedni. Um, nigdy nie będzie zaznaczony y, kwadrat w połowie przecięty, tak? Zawsze są pełne y, symbole pokazane na tym. No i teraz tak, wyszywam rzędami. Wyszywam rzędami, o tu już miałam zaznaczenie i kiedy wyszyję ten rząd, zaczynając od tego symbolu nieskończoności, tak, wyszyję cały rządek, oczywiście ja większe sobie pola y, haftu y, y, zaznaczam, nie takie malutkie, bo musiałabym co chwilę je przestawiać. Ale teraz na potrzeby tej. I teraz tak, żeby już nam się nie ruszało więcej to pole, z powrotem klikamy na łapkę. Łapka to jest takie narzędzie, które pozwala nam o przesuwać. Kiedy wyszyję już rząd, przesuwam w bok, żeby dalej widzieć. Tak, tu sobie powiększę odpowiednio pole haftu, i to mi przy parkowaniu pomaga. Tutaj mnie Magda prosiła, Magda pozdrowienia żeby pokazać, jak y, widoczne są symbole. Przy parkowaniu też czasami jest potrzebna funkcja szukania symboli, ponieważ y, nie wiemy, gdzie zaparkować nitkę, szukamy w tym obszarze, szukamy, czasami przeoczamy też. I tutaj mamy y, y, w tej chwili tak, jak zrobić, y, odznaczyć symbol. Musi być zaznaczona ta łapka na pasku narzędzi, in, żadna inna funkcja. Wybieramy, możemy powiększyć sobie. Cały wzór, żeby nam było łatwiej, bo palce czasami są zbyt grube, żeby zaznaczyć jeden symbol. Bierz, weźmy sobie taki symbol, ta zielona kratka. Klikam na niego i przytrzymuję palcem tak długa, aż wyskoczy mi okienko z tym danym symbolem. Proszę bardzo, pojawiło się. Jest to numer 927. Wszyscy widzą, i obok na tej szarej płaszczyźnie mamy takie kółeczko śmieszne. Klikamy na to szare kółeczko i to powoduje, widzicie, wszystkie symbole zbladły, tylko ten jeden nasz został wyraźniej zaznaczony. Tutaj byliśmy, wyszliśmy tę kratkę, nie wiemy gdzie zaparkować nitkę. Znaleźliśmy symbol, schodzimy tutaj, tu parkujemy nitkę i z powrotem teraz już nie chcemy tego symbolu, więc znowu ponownie na to śmieszne kółeczko wracają nasze wszystkie symbole. Palcem dotykamy gdziekolwiek na ekranie, znika nasza kratka. I tak po kolei można każdy symbol sobie podświetlić, a potem go z powrotem odznaczyć, żeby nie przeszkadzał. Przyjmijmy, że wyszyłam ten pierwszy rządek. Co robić? Co ja robię? Na pasku narzędzi zaznaczam funkcję ten ołówek, taki z krateczkami. Widzimy, on nam się podświetlił na ciemniejszy kolor. I teraz palcem przesuwam po wyszytych rzędach. One się zaznaczają. Wszyscy widzą, tak? Zaznaczyłam swój rząd, który już wyszyłam z powrotem łapka. Ja jeszcze co robię? Oprócz tego, że zaznaczyłam wyszyty rząd, znowu klikam na ten kwadracik i zmniejszam to, co już wyszyłam. To różowe kółeczko przesuwam, tak, żeby nie widzieć swojego zaznaczenia. I znowu wyszywam rząd niżej. I tak po kolei, po kolei, każdy rządek. Oczywiście, tutaj to na dole też przesuwam, żeby wiedzieć, gdzie parkować nitki. O, jeszcze raz, wrócimy, łapka. Najpierw przesuwam to, ten kwadrat tak, żeby nam się pojawił prawy dolny róg i kwadracik na różową kropeczkę naciskam, przesuwam sobie swoje pole haftu, żeby było cały czas takie samo, żeby nie zmniejszało nam się i w ten sposób wyszywamy. Oczywiście wszyscy widzą, że nie ma tutaj granic żadnych kartek, nie trzeba nic kserować, więc nie trzeba pilnować się tych y, pól obszarów wyznaczonych przez zadrukowane kartki. Możemy sobie sami ustalać po ile rzędów w pionie czy w poziomie wyszywamy, tak? I przesuwać się w bok. Ja to robię w ten sposób, że no, y, wyszywam mniej więcej 8 w pionie takich tych krateczek 10 na 10. I potem wracam z powrotem do początku takiej, no umówmy się, kartki. Przyzwyczajona jestem jednak drukować z kartek i to y, pozostało, tak? Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Nie wiem, czy to y, wam cokolwiek pomogło. Co my tu mamy w, tej, y, w tym... Y, jak zlikwidować to zaznaczenie, proszę Państwa? Tu trzeba poszukać z powrotem, gdzie my byliśmy. Ja zapomniałam. Oczywiście mm, klikamy na ten kwadracik i zmniejszamy kropeczki razem do siebie. Co my tu mamy w ogóle w tym wzorze? Y mamy listę kolorów, która jest potrzebna przy przygotowaniu. Tak, widzimy, mamy numery. O, krajnik nam się pojawił. On jest podpisany wyraźnie, tak? że jest to krajnik. Krajnik 4 perl 032, ten numer poszukiwany ze zwykle przez wszystkich. No i po, potem lecą nici zwykłe mulina DMC. Ustalamy sobie symbole, możemy je sobie przerysować, możemy otworzyć tę samą listę, ten sam wzór w formacie XSD, tak przypominam, to musi być XSD. Ta aplikacja nie obsługuje PDF-ów, chyba żadna aplikacja tego nie robi. No i można je sobie wydrukować. Tutaj mamy to, co lubimy co możemy sobie ustalić jak lubimy wyszywać, czyli o tu niżej zobaczcie mamy, czy mamy mieć kolorowe tło, można z kolorem, czy mamy mieć kolorowe tylko symbole. Ja mam same symbole kolorowe, nie lubię mieć kolorowego tła. Wybieramy sobie kolor markera, którym chcemy zaznaczyć już wyszyte krzyżyki, te rządki, z których ja, ja tak korzystam. No, i to wszystko właściwie, z tych funkcji, które są mi najbardziej potrzebne. Ten pasek narzędzi możemy też przesuwać. Złapiemy za to żółte, tak, widzimy tu o i przesuwamy pasek narzędzi, ustawiamy go w takim miejscu, którym nie będzie nam przeszkadzał. Nie możemy go całkowicie usunąć, no bo korzystamy z niego cały czas. I tak to właśnie wygląda.